Na pewno nagroda cieszy, wyjątkowe wyróżnienie dla mnie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się. Na pewno cieszyłem się, że jestem nominowany, ale że mogę wygrać, to no, nie myślałem o tym. Na pewno bardzo miła niespodzianka i przede wszystkim zasługa całego zespołu, bo ja tą nagrodę się odebrałem, ale cały zespół też pomógł w tej nagrodzie. Rzeczywiście masz taką dobrą obronę przed sobą, że pomogli zostać najlepszym bramkarzem sezonu? No trochę takich interwencji było po prostu i w kilku meczach ratowałem chłopaków, ale też było dużo meczy, gdzie chłopacy strzelali i ratowali mnie, więc myślę, że jakoś to współgrało i pokazaliśmy charakter. Cieszymy się przede wszystkim z tego mistrzostwa. Nie widać po Was takiego smutku czy przygnębienia, że na tej ostatniej prostej nie udało się dogonić czy przegonić Legię, bo dla Was i tak ten sezon był wyjątkowy, prawda? W życiu byście się nie spodziewali, że do końca będziecie walczyć o mistrzostwo. No tak, chociaż powiem szczerze, że ten ostatni tydzień po meczu z Ruchem, gdzie myśmy wygrali, a Legia przegrała w Gdańsku, te nasze apetyty jeszcze urosły. I na ten mecz z Zagłębiem wychodziliśmy naprawdę, staraliśmy się nie myśleć, jaki będzie wynik w Warszawie, co możemy zrobić. Chcieliśmy grać swój futbol i co prawda ten mecz z Zagłębiem przegraliśmy, ale też końcówka należała do nas, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji. Zagłębie bardzo dobrze się broniło. Nie myśleliśmy o wyniku w Warszawie, ale to pokazało, że gramy do końca i naprawdę ta liga była ciekawsza, bo nie było tak, że Legia pozamiatała już 3-4 kolejki wcześniej i zdobyła to mistrzostwo. Jednak też ten tydzień miała takie niepewności. Też rozmawiałem z Radkiem Cierniakiem, że śledzili na bieżąco, jaki wynik w Gliwicach, więc też się z nami liczyli. I Nikolicz, czy to jest taki snajper, który spędza sen z powiek bramkarzowi? Na pewno groźny snajper, bodajże nie pokonał dwa razy. Raz z gry, raz z rzutu karnego, teraz ostatnio. Groźny napastnik, ciężki do opilnowania, no, strzelił 28 bramek bodajże, więc statystyki przemawiają za nim. A czy jeszcze jest jakiś napastnik, który spędza sen z powiek, Kubierz Matule? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że jednak no, Nikolicz był najlepszy w swojej kategorii.